Stało się już tradycją, że zawsze na początku nowego roku kalendarzowego gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ta szczytna inicjatywa, którą zapoczątkował w 1993 roku Jurek Owsiak, jest również ważnym wydarzeniem w gminie Brzost. Od wielu lat brzostecka młodzież bardzo aktywnie włącza się w zbiórkę pieniędzy dla osób potrzebujących pomocy. Nie inaczej było i w tym roku. Równo o godzinie 15 w zapełnionym po brzegi Gminnym Ośrodku Kultury w Brzostku zaczęły się występy artystyczne dzieci i młodzieży, a także licytacje przekazanych Wielkiej Orkiestrze produktów. W tym roku były to m.in. plakaty, piłki i koszulki przekazane przez członków brzostowskiego klubu motocyklowego. Na scenie zaprezentowali się uczniowie z całej gminy od wieku przedszkolnego aż po zespół ze szkoły rolniczej, który zagrał dla publiczności znane i lubiane piosenki. Młodsi wykonawcy oprócz śpiewu zaprezentowali swoje umiejętności taneczne, a także wykonali na scenie ćwiczenia z aerobiku. Występy najmłodszych mieszkańców naszej gminy oglądał burmistrz Brzostku, Wojciech Staniszewski, który czynnie włączył się w licytację, kupując ostatecznie czapkę, którą przekazał później swojemu młodszemu konkurentowi w licytacji. 24. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która w tym roku zbierała pieniądze na potrzeby osób starszych, uświetniło jak co roku światełko do nieba, które o godzinie 20 rozświetliło na chwilę cały Brzost. Działo się to jak zawsze przy licznie zebranej na miejscu publiczności, a tych, którzy oglądali ten spektakl przez okna w swoich domach, nie sposób chyba zliczyć. A my otwierajmy swe serca i pomagajmy tym, którzy tej pomocy naprawdę potrzebują. Cytując organizatora, niech orkiestra gra do końca świata i o jeden dzień dłużej. Thank you.
Jeżeli pacjent nie reaguje na taki zabieg, oznacza to, że jest najprawdopodobniej nieprzytomny. Świerczewskiego, 70-krotnego reprezentanta Polski w piłce nożnej, srebrnego medalisty z Barcelony z 92 roku z Igrzysk Olimpijskich. 120 pani. 130. Widzę, że licytacja nam się rozkręca. I 310 po raz trzeci. Gratuluję, piłka jest sprzedana. Zapraszam panią. Brawa jeszcze raz dla babci. I po raz trzeci. Nikt się nie odważył. 140 zł dla pana burmistrza. Brawa. Czapeczka i mikrofon. Ja mam pytanie, który to gentleman licytował ze mną? Ty podnosiłeś? Dla ciebie. Dziękuję ci bardzo. Panie burmistrzu, balony. To ja dla pana Daniela.